Prawda szkolenia na prawdzie futbolu. Znajdujemy się na boisku Sokoła Kleczew. Daniel Bednarek jest tutaj z nami. Ojciec dwóch synów, Filipa i Jana. Tu jest to boisko, na którym no, twoi synowie się wychowali, weszli w dorosłość, tak. Stąd wypłynęli. Tak, tutaj właśnie w 90, dokładnie 6 roku zaczęliśmy mieszkać na stadionie. Ja od 97 roku zostałem dyrektorem ośrodka sportu i rekreacji i nasi synowie, Filip już starszy, bo 4-letni, już zaczynał pierwsze kroki w Sokole Kleczew, natomiast Janek tutaj się właściwie, można powiedzieć, rodził się co prawda w Słupcy, ale tutaj się zaczął wychowywać. A gdzie mieszkaliście konkretnie? Konkretnie mieszkaliśmy tutaj, za salą sportową jest mieszkanie służbowe, dostaliśmy z Urzędu Gminy i Miasta i cały czas sport był w naszym życiu. No i oczywiście Jana też, Jana i Filipa, oni zaczęli tutaj w Sokole Kleczew swoją edukację piłkarską i zawsze po szkole pierwsze co robili, to rzucali tornister, brali piłkę i chodzili na boisko. Na daleko nie mieli, trzeba przyznać. Natomiast dopytam cię, dwóch synów w dorosłość, futbol, czy ty ich skierowałeś? Znaczy się, my na początku z żoną, która jest też WF-istką, staraliśmy ich rozwinąć ogólnorozwojowo, czyli oni grali w tenisa, oni grali ze mną, jeździli na treningi siatkówki, ale że wiodącą dyscypliną sportu w naszej gminie jest piłka nożna, więc do klubu tutaj zostali zapisani. My ogólnie sport nam towarzyszy cały czas w życiu, tak? Czyli jadąc na wakacje, braliśmy piłki, braliśmy rakiety do tenisa i ta edukacja sportowa była bardzo wczesna w ich przypadku. Staraliśmy się im różne zainteresowania dawać. Filip na przykład grał na gitarze, Janek chodził na angielski, też gdzieś na kółko taneczne i żeby oni mieli możliwość wyboru. Wybrali sport i w tym kierunku poszli, ale to, co robili przed sportem, wcale im to nie przeszkadzało, a nawet pomogło, tak jak nauka języka, czy ogólnorozwojowe treningi tenisa, czy piłki siatkowej. Myślę, że danie dzieciom możliwości wyboru to jest ważną rzeczą dla rodziców, a jednocześnie też dla dzieci, tak? Że, bo nie wiemy, czy zostanie gitarzystą, czy tancerzem, czy piłkarzem, bo dziecko ma prawo, musi mieć prawo wyboru. Absolutnie. Słuchaj, umówiliśmy się, że pójdziemy na kawę do ciebie, ale tak nam się dobrze rozmawia na tym boisku, że ja nie wiem, czy nie będziemy kontynuować tu rozmowy, bo to boisko no, robi na mnie wrażenie. Tak. Ile Kleczew ma mieszkańców? Kleczew ma dokładnie 4200 mieszkańców, cała gmina ma 10 tysięcy. Mhm. Jesteśmy gminą kopalnianą. Tutaj jest siedziba kopalni węgla brunatnego, więc budżet naszej gminy do tej pory jest dużym budżetem, dlatego nasza gmina inwestuje w obiekty sportowe, daje możliwość mieszkańcom i nie tylko dzieci, młodzieży, którzy z tych obiektów korzystają. Także no, myślę, że tutaj... Czy ten stadion bardzo się różni od czasu, gdy tutaj Filip i Jan... No tak, tak. Tak? Tak, no może nie tyle, bo zawsze starałem się tą murawę boiska, będąc opiekunem stadionu, trzymać w dobrej kondycji i jest to wizytówka obiektu. Natomiast w ubiegłym roku zmodernizowaliśmy bieżnię lekkoatletyczną, skocznię do skoków dal, do pchnięcia kulą, także mamy kort tenisowy. Stadion naprawdę tutaj bardzo dużo ludzi korzysta, biegają, grają w tenisa i to nas cieszy, że te pieniądze, które są wydane na obiekty sportowe, nie idą na marne, że ludzie są aktywni, że korzystają, mają oświetlony stadion, mogą wieczorami też chodzić, także myślę, że o to w tym wszystkim chodzi i takie jest zadanie gminy. Przede wszystkim szerzenie sportu wśród dzieci i dorosłych w gminie Kleczew. O gminie już wiemy dużo, Sokole, cokolwiek, natomiast no jednak pójdziemy na tą kawkę i porozmawiamy o wyborach życiowych, bo Daniel ma dwóch synów, którzy no, trochę inną drogą poszli do tego zawodowego futbolu. Jeden bardzo szybko jako nastolatek, jako szesnastolatek, prawda? Tak. A drugi jednak poczekał na debiut w naszej ekstraklasie, bo prawie 50 meczów w ekstraklasie zagrał. Tak, 48 dokładnie, a no dwie ścieżki to były rozwoju. Jedna
pierwszą byliśmy zmuszeni w pewnym sensie do takiej ścieżki, tej zagranicznej, Filipa, z naszego starszego syna, dlatego że rozwiązał się klub Amika Wronki i byliśmy przed dylematem, czy ma, wtedy nie było Akademii Lecha, tak? Także czy ma gdzieś rozwijać się tutaj w Sokole, wracać, czy były oferty, bo grał wtedy w reprezentacji U15 narodowej, czy były już oferty zagraniczne. I spróbowaliśmy tych zagranicznych. Oczywiście nie żałujemy tej ścieżki, bo Filip jest bardzo, bardzo dobrym człowiekiem, nie szedł na jakąś inną drogę, jest solidnym bramkarzem. Chociaż ta kariera jego może troszeczkę nie jest tak spektakularna jak Jana, ale zdajemy sobie sprawę, że bramkarze niestety muszą być cierpliwi, tak? Cierpliwi. On ma teraz 27 lat, kończy, gra w Herenveen, jest drugim bramkarzem i walczy o pierwsze miejsce zespołu. To o tej drodze i Filipa, i Jana to już przy kawie okay. U Daniela. Dobrze, zapraszam. Przenieśliśmy się z boiska do salonu i więcej. Mamy kobietę też, Beata Bednarek, nie tylko Daniel tutaj. Wytłumaczy nam, no właśnie, jak to się stało, że ci chłopcy poszli w świat? Więcej, tu dowiedziałem się pijąc kawę, zanim zaczęliśmy to nagranie, że to jest zagłębie w ogóle stoperów, bo tu stąd pochodzi Kamiński, stąd pochodzi Bielik, no i stąd jest Bednarek. Tak, akurat tak się złożyło, że z rejonu Konina, bo Kleczew jest 20 km od Konina, jest trzech reprezentantów Polski, można powiedzieć, i to jeszcze defensorów: Krystian Bielik, Jan Bednarek i Marcin Kamiński. Marcin Kamiński grał razem w kadrze z Filipem, jest trochę od nich starszy, natomiast no, jedni z młodszych zawodników w kadrze, czyli Krystian Bielik i Jan Bednarek. To bardzo cieszy, myślę, że tutaj wielu szkoleniowców, fachowców, piłkarzy, nie tylko Okręgowy Związek Piłki Nożnej, ale i Wielkopolski Związek Piłki Nożnej tutaj sobie na pewno gdzieś tam chlubi się tym, że spod ich skrzydeł... Sami obrońcy rządzą Wielkopolskim, tak, bo tak. Rządzi Paweł Wojtala, Bartosz Basat, nie jest Andrzej Juskowiak, na szczęście jakiś napastnik też tak. Tam jest. Ale dopytam Was, bo już na boisku zaczęliśmy rozmawiać tutaj z Danielem o synach, prawda? I wypuszczacie w świat Filipa. To dla Was rodziców, to właśnie tą jakby scenę chcę przypomnieć, bo myślę, że jest ważna dla rodziców, którzy mają młodych chłopaków, nastolatków, prawda? Wypuszczacie go w świat. Jak macie obawy, macie nadzieje? Jak to w ogóle jako kobieta, jako matka wspominasz? Obawy były wielkie, ale to było jego marzenie. I po prostu przede wszystkim się liczyło zdanie Filipa. Jeżeli on chciał, no to my żeśmy robili wszystko, żeby był szczęśliwy. Mógł zostać w Polsce? Nie mógł? Mógł. To znaczy się była taka sytuacja, jak tutaj już rozmawiałem, że Amika Wronki, w której on był, w świętej pamięci pan Andrzej Czyszniewski go wtedy wypatrzył i ściągnął do tej Amiki. Tą sekcję całą tam trzymał, niestety rozwiązała się. I my, jako rodzice, byliśmy w pełni obaw, co dalej z jego karierą, którą gdzieś tam no, fajnie zapoczątkował. W kadrze U15, U16, więc chcieliśmy dalej to kontynuować, a szczególnie on. Więc pan Andrzej Czyszniewski wtedy powiedział nam, że jest dużo zapytań z zagranicznych klubów o Filipa. Między innymi angielskie kluby. I odezwał się do nas menadżer holenderski Rob Greene, który zaproponował nam spotkanie. Pamiętam, Wielki Piątek to było. Wikea. Tak, spotkaliśmy się z panem Robem. I on powiedział, że jest przedstawicielem klubu Twente Enschede, ale też Aston Villa, scoutem. I proponuje nam wyjazd. My oczywiście braliśmy to jako gdzieś tam science fiction, które... Jednak wtedy. To było tak, że do nas zadzwonił Jacek Protasiewicz, który był jakby kontaktem między nami a tym Robem Greenerem z Holandii, bo on językowo był sprawny. I on powiedział, że oni nas zapraszają do Holandii, żebyśmy przyjechali.
I oni chcą już z Filipem tu rozmawiać. I my żeśmy po prostu odmówili, bo mówimy, no nie znamy, no świat jakiś się otwiera, ale to żeśmy się bali. I Rob Grinner zadzwonił do nas, że to jak my nie chcemy przyjechać, to on przyjedzie. I spotkamy się w połowie drogi i w Poznaniu wikała, żeśmy się... Czyli był zdeterminowany, tak? Wiedział, tak. Ile... Bardzo chciał, tak. Jak warty zaangażowania jest wasz syn, prawda? Natomiast no, na koniec decydujecie się na to. To wy decydujecie się, czy Filip bardziej? Jak? Tutaj byliśmy, właśnie pojechaliśmy do tej Holandii. Żeby zobaczyć, czy tam jest. Tam nas super przyjęli, były testy, Filip miał treningi. Miał indywidualne treningi, miał zespołem treningi. I nagle pojawił się na treningu, no, znów świętej pamięci, Włodzimierz Smolarek. Okay. W centrum treningowym Twente Enschede. I dyrektorzy Twente, jak zobaczyli, że on był wtedy scoutem Feyenoordu Rotterdam, że on przyjechał tam oglądać Filipa, to od razu zaproponowali nam kontrakt młodzieżowy jego na 5 lat. I my mieliśmy, będąc w hotelu, mieliśmy jedną noc na podjęcie decyzji. Dlaczego? Dlatego, że Rob Grinner nam wytłumaczył, że albo bierzemy ten kontrakt, albo jak pojedziemy do Aston Villa na ten kontrakt, to już takiego intratnego kontraktu młodzieżowego nie dostaniecie. No bo oni wtedy, to jest rynek piłkarski. Business, tak. I my wtedy, no, może nie całą noc, ale większość nocy rozmawialiśmy z Filipem, że to jest duże wyzwanie, że ty jesteś tutaj sam będziesz, ty masz dopiero 16 lat. Co ze szkołą? No wszystko analizowaliśmy, bo to jest koniec gimnazjum. Dowiadywaliśmy się już, że nie może przystąpić do wieczorowego liceum zaocznego, bo musi być pełnoletni. Ale no wszystko udało nam się jakoś to ułożyć. On chciał przede wszystkim tam zostać. I my ten... Chciał, powiedział. Tak, powiedział, patrząc w oczy mamie, patrząc w oczy tacie. Czy chcesz dasz radę? Mówi, tak, jestem, dam se radę, możecie mi zaufać. I on został tam. Oczywiście to było też analizowane pod względem, gdzie będzie mieszkał, co będzie robił. Wtedy był rodziny holenderskie, a nie w internacie. Co było dla nas też ważne w tym kontrakcie. I to było w czerwcu, a 13 pamiętam lipca zawieźliśmy już do tej rodziny, z tobołkami zaczął trenować. Czy ta droga była dobra? Czy Filip nie żałuje, czy żałuje, czy... My byliśmy zdesperowani, nie było Akademii Lecha, nie mieliśmy w pewnym sensie co zrobić. Ewentualność była taka, że wraca do Sokoła Kleczek, tak? A on, no widzieliśmy, że zresztą pan Czyżniewski mówił, że ma duży potencjał, że ma budowę bramkarza i tak dalej, więc my stworzyliśmy wszystko, żeby on był szczęśliwy i spełniał się. Dlatego powiedzcie mi, te pierwsze dni, tygodnie, miesiące dla matki? No bardzo ciężkie to było. Boże, płacz na okrągło. Aż tak? No tak, no. Przeżywaliśmy bardzo. Ja bardzo przeżywałam, ale no daliśmy radę, jak widać. Przy tym Filip był bardzo dzielny, bo Filip też szukał tego kontaktu z nami. Często żeśmy się komunikowali, praktycznie codziennie były rozmowy. I do tej pory tak jest, że Daniel jest od spraw sportowych, a jestem od wszystkiego innego. Jak się coś dzieje, to mama ratuj. Jak sportowego do omówienia, to jest tata. No już teraz, tak, nie no teraz oczywiście, że tak, no już jest dorosły facet. Tak, ale mimo wszystko, jak czasem potrzebuję jakiejś porady, tak było, to... Nie? Było. Słuchajcie, specjalnie, bo Janek jest bohaterem piłkarskiej Polski dzisiaj, prawda? W pierwszej reprezentacji gra. Natomiast rodzice no, traktują swoje dzieci tak samo, prawda? Wy tak samo kibicujecie Filipowi jak Janowi, tak? Życie Filipa, on jest zawodowym piłkarzem. Też żyje z piłki, prawda? Natomiast czasami człowiek się zastanawia, czy jakby nie poszedł inną drogą, ale sami mówicie, to nie było wtedy takie proste. Dzisiaj może łatwiej iść drogą w Polsce, prawda? Drogą Jana, prawda? Bo rozumiem, że ty, Daniel, też jesteś czasami proszony przez Lecha choćby, do przedstawienia takich pewnych racji, tak? Zważenia tych racji. No wy sami, no nie macie też oczywistych odpowiedzi na pewne pytania, jeśli chodzi o kariery, czy Filipa, czy Jana, nie? No przypuszczamy, że jeżeli nie doszłoby do sytuacji, że rozwiązuje się Amika Wronki, to Filip mógłby być dzisiaj bramkarzem Lecha Poznań, tak? Jeżeli to była wtedy Akademia Lecha.
tak żeby ta ścieżka by była podobna jak Jana, że Jan od 14 roku życia, od 15 właściwie jest w Akademii Lecha po MSP Szamotuły. I tak, Robert Lewandowski, jeszcze wielu zawodników, dopiero w wieku 21-22 lat gdzieś za granicę wyjeżdżał po szkoleniu w polskich klubach. Nasuwa się pytanie, która ścieżka jest lepsza. No, odpowiedzi w pewnym sensie no, ciężko je udzielić i ciężko doradzić, ale twierdzę, ja osobiście, że szkolenie w naszych polskich klubach jest coraz na wyższym poziomie. Zresztą duża kadra trenerska, która jest szkolona zarówno przez szkolenie PZPN-u, czy kluby, czy młodzieży, coraz bardziej wykształcona jest młodzież piłkarska, doświadczona, że jednak trzeba kontynuować i rozwijać się tutaj. A czy to nie jest tak też, że Jan był przygotowany już do dorosłego życia, a Filip no, w ekstremalnych sytuacjach się znalazł, prawda? Ja rozumiem, że kilkunastu, kilkudziesięciu pewnie młodych Polaków rokrocznie no, też jest tak kuszonych, wiesz, tak? Prawda? To no sami tak, znamy przykłady tak. Z ostatnich tygodni wręcz, gdzie przyjeżdża się po nastolatków, tak? No i namawia ale się. Ale też Filip był nad wyraz dorosły, zawsze. Mhm. On był taki mały, dorosły. Całe życie taki, no całe życie, teraz już jest naprawdę dorosły, ale kiedy był chłopakiem, to on zawsze tak mądrze myślał, tak rozważnie, tak słusznie i myślę, że nam też to pomogło w podjęciu decyzji, bo no byliśmy prawie pewni, że jak pojedzie, to da z siebie wszystko. Zresztą jednego i drugiego było marzeniem grać w piłkę. To jest ich marzenie i oni naprawdę spełniają te marzenia. Myśmy jednemu i drugiemu zadali jednakowe pytanie, czy oby na pewno w piłkę nożną chcę grać całe życie. No właśnie, bo oni się bardzo dobrze uczyli. Oni mieli łatwość uczenia, ja wiem, no można jakoś inaczej spożytkować to wszystko. Nie, piłka nożna na pierwszym miejscu. No to no cóż nam pozostało, tylko pomóc im spełniać. No dobrze, marzenia. Ale jako rodzice też zadbaliście o to, żeby nie zaniedbali edukacji, prawda? Nawet w przypadku Filipa. No ma maturę, tak? Tak. To jest też, gdzieś zważyliście to, ta świadomość, że jesteście moimi nauczycielami, to pomogło w tym wszystkim? No tutaj na pewno dużo większych starań przykłada się żona, bo my zawsze... Ja nauczycielem, zdaniem nie. Ja jestem z wykształcenia nauczycielem, natomiast nie jestem praktykujący nauczycielem. Aha. Ale tutaj żona więcej przykłada czasu, poświęcała na to, żeby ta edukacja była... Jak ty to mówisz, że po mnie mają być silni, powtarzaliśmy, że macie być silni. Widzisz na boisku, co mi powiedział? No, macie być silni jak tata, mądrze jak mama. Ale coś w tym jest. No. Ja bardziej, oni zawsze uwielbiali, że ja im gotuję na przykład. Bo ja uwielbiam gotować. I, no przekonałem cię tutaj. Oni, no trochę mój wkład. Ale, absolutnie. Ja im też gotowałem, żona też oczywiście, no to razem gotowaliśmy, ale zawsze jak było, że coś bym zjadł. Beata mówi... Bozia rączki dała, bo wiesz, ja chodziłam z założenia trzech facetów w domu, no przecież ja nie będę nad nimi latała, wyda. Jasne. Każdy musi się nauczyć swojego. No to ja i zawsze to mówię, Bozia rączki da do kuchni. A Daniu, chodź, synuś, tatuś ci zrobi. I tatuś robił, więc jak teraz nawet się pytam, zrobi ci coś synku? Nie, nie, dziękuję. Przyjdzie Daniel, tata, zrób mi kanapkę. No. Ode mnie nie chcą nic. Ale no, to jest fajne, to jest miłe. To jest miłe przede jak tu pani oglądają, słuchajcie, mało pani ogląda kanał Prawda Futbolu, w szczególności Prawda Szkolenia, ale tu wiedzą jak to teraz, bo... Rozegrać. Bo tak rączki da, tak, wszystkim jednakowe. Tak słuchajcie, zalajkujcie, naprawdę, to jest wypowiedź hit na Prawdzie Szkolenia. Natomiast dalej będę... Idzie Filip w dorosłość, idzie do Holandii, to już jest jego czwarty klub, prawda? No stara się przebijać, ma swoje życie, ma partnerkę, ma dwójkę dzieci. Patrzycie na Janka, przecież do niego też rozumiem, już trafiali wcześniej menedżerowie, propozycje, a on jakby, no jest inna droga, którą też gdzieś pomagacie kształtować, tak? Tak, no bo tutaj przede wszystkim wchodzi w grę jeszcze miłość do Lecha Poznań. Mhm. Bo on zawsze był kibicem i jest do tej pory i fanem Lecha Poznań. I dla niego marzeniem było grać w Lechu Poznań. Więc on nie szukał alternatywy jakiejś innej,
tata albo gdzieś przyjeżdżają menedżerowie, to może pojedziemy za granicę. Przecież był w Reading na testach w Anglii, tak? Na 3-4 dni, ale mówił, nie, on tu w Lechu, wiedzieliśmy o tym. I no wiele osób się też pytało o jego, tak, wielu menadżerów. On na początku miał właśnie, tak jak Filip, tego samego menadżera, Roba Greenera, ale on stwierdził, że nie czuje tak pomocnej ręki w jego szkoleniu, tak jakby miał tutaj kogoś na miejscu. Dlatego zmienił menadżera, co myślę, że przy tym rozwoju jego, nie tylko w piłkarskim, ale i naukowym, dało mu to dużo, bo bardzo dobrze się nim zaopiekowali. Mówimy tutaj o fabryce futbolu, możemy to powiedzieć. Jasne. Tak? Mówimy o fabryce futbolu, to profesjonalnie jest to sztab piłkarzy przede wszystkim. To się nazywa lokowanie produktu. To jest YouTube, tu jest prawda futbolu, można mówić jak jest. Tak. Muszę powiedzieć, że rozmawiałem z pierwszym menedżerem fabryki futbolu, Tomkiem Magdziarzem, po powrocie z Łęcznej. Już zaczął dobrze Janek grać w Lechu. Już był po Łęcznej, już w Lechu i to była wczesna wiosna. I powiedział tak, wiesz, powinien mieć 100 meczów w polskiej ekstraklasie, ale chyba będzie ciężko, bo mówi, tak, tyle jest propozycji. Po pierwszym dorosłym sezonie, prawda, w Lechu, no bo pół roku jeszcze w Łęcznej, on był dłużej w Łęcznej, ale zaczął grać na wiosnę. Natomiast co chciałem powiedzieć przez Tomka Magdziarza, że to jest menedżer, który chyba też czuje piłkarza. Piłkarz musi czuć menedżera, prawda, menedżer piłkarza i wtedy ta współpraca jest jakby harmonijna. Ta świadomość Magdziarza wtedy, zobaczcie, mówi, powinien zagrać 100 meczów, ale ciężko będzie zatrzymać. No ta też presja jakby propozycji takiej jak Southamptona, były też kluby niemieckie, prawda? Tak. Była ogromna na koniec. Włoskie też były. Tak. Jeszcze trudno nam tutaj powiedzieć, która ścieżka jest lepsza, czy gorsza, czy byśmy taką jeszcze raz dla Jaśka brali. Każdy zrobił swoją karierę. Każdy fajnie na tym wyszedł. No może patrząc spektakularnie, Janek większą karierę osiągnął, grając w polskim klubie. Wcale nie musiał wyjeżdżać na zachód. Filip jest na zachodzie, może mniej zrobi spektakularną, ale fajnie sobie żyje, wygodnie, szczęśliwy, robi to, co kocha. Też jest dobrze. Ale poza tym to jest zupełnie dwa różne, można powiedzieć, piłkarskie zawody. Bo bramkarz od piłkarza różni się tym, że bramkarz jest tylko jeden na boisku i jednak trzeba mieć tu większą cierpliwość, większy taki spokój sobie, żeby czekać na ten swoją kolejność. Ale spotkałam na meczu pana Dawidziuka ostatnio i powiedział mi, że Filip na zrobienie takiej kariery jeszcze ma czas. Kibisujemy w takim razie. A właśnie, ja dzwonię czasami do brata, mówi, pomyśl mnie gdzieś do tej Premier League. Nie, oni nie dzwonią. Teraz Filip też jest w fabryce futbolu tej firmy menedżerskiej. Jest bardzo zadowolony, bo interesują się co pół sezonu, gdzieś szukają rynek, czy kluby potrzebują bramkarza, czy nie. Także jest bardzo zadowolony i myślę, że oni nawzajem się wspierają tutaj, bo codziennie do siebie dzwonią. Bardzo ciężki był okres Jan w Łęcznej szczególnie, gdzie Filip wykorzysta swoje jak gdyby to wykształcenie mental coachingu, który skończył w Holandii i on codziennie tego dzwoningu wspierał, bo w tej Łęcznej nie miał lekko. Tam miał grać, nie grał. Pierwsze miesiące bardzo trudne. Później wystawiany w środkowej linii, a nie w obronie. Nie na stoperze, także miał tam ciężko, ale myślę, że Filip go wspierał. Tak samo przypuszczam, że teraz Janek wspiera Filipa, bo też ma ciężki okres, tak? Walczy cały czas o pierwszego bramkarza, Herenveen no jest drugim, ale też cały czas się wspierają. No są ze sobą bardzo związani emocjonalnie, bo ten sam zawód uprawiają, ale myślę, że w tym przypadku tutaj zdrowie i cierpliwość u Filipa, tak samo jak było jak u Jasia, tak? I chłodna głowa doprowadzą do tego, żeby zawsze być gotowym. Zawsze gotowym na wystąpienie, tak? Było sytuacja Jana, także Filip to samo robi. Ale to jest fajne, że no wiesz, my jesteśmy dumni z tego, że oni są w tym miejscu,
jesteśmy też dumni z tego, że oni ze sobą są w tym miejscu, bo mimo że przez 10 lat oni są mimo wszystko oddzielnie. Braćmi są, ale oni fajni, bo ten kontakt cały czas utrzymują. Jak tylko jest sytuacja, to jeden do drugiego leci, macie spotykają się. Macie w tym domu tutaj, bo najpierw mieszkaliście, pokazywaliśmy to mieszkanko na stadionie. Natomiast tutaj macie dom, w którym no mają swoje pokoje, ale tak naprawdę nie mieszkają. Nie mieszkali. Nie mieszkali, prawda? Pojawiają się. Jasiek tak, ale Filip nie zdążył zamieszkać. Jan tam mieszkał z 2 lata, zanim poszedł do Lecha, ale Filip w lipcu pojechał, my się w listopadzie przeprowadziliśmy, więc on tak na stałe to nie mieszkał. Ale cieszy nas to, że uwielbiają przyjeżdżać tutaj. Zawsze te pokoje na nich czekają i to jest fajne, nie? Że chcą przyjeżdżać. Mają taki indywidualny wymiar te pokoje, prawda? Tak, że przyszykowaliście. No tak traktujemy ich tak samo, tak? Nieważne, że no, ten... My cały czas na nich czekamy, nie? Nieważne, czy ten ma większą karierę robić, czy ten mniejszą, czy dla nas to nie jest ważne. Ważne, że jeżeli są wystawione koszulki w pokoju Filipa, Janka, są i Filipa. Jeżeli są zdjęcia Filipa, to i Janka, żeby oni czuli, że my ich traktujemy tak samo. Jest ten moment, że przychodzi Southampton, są inne propozycje. Janek się z wami konsultuje, czy to już jest tylko jego decyzja i menadżera? No tak, no pierwsze co przyjechali, jak tylko Tomek. Nie konsultuje, nie, oni przyjechali tu powiedzieć, że jest propozycja. No. Ale co my na to? My, tak. Takie było pytanie, co my na to? My mówimy, po prostu my na to... Wiesz, nie, oni przyjechali w momencie, kiedy już, nie to, że decyzja była podjęta, tylko już były pierwsze rozmowy takie, bo Tomek powiedział, że było mnóstwo propozycji różnych, bardziej, mniej poważnych i on ani nie zajmował nam tym głowy, ani Jankowi tym bardziej, bo Janek miał się zająć grą w Lechu. I dopiero kiedy doszło już do takich konkretnych rozmów, no to wtedy już trzeba było zaangażować i Jaśka, i jakby nas, czy co my na to. I Janek, kiedy już tu przyjechał z Tomkiem, no to już jakieś decyzje były, no może nie podjęte decyzje, tylko no miło, że pamiętali o nas, że przyjechali się spytać, ale cóż, już mogliśmy. No już się cieszyliśmy, aż powiem szczerze, że czasami się wzruszaliśmy, nie? Tak. Że to już tak mocno, tak wysoko zaszło. No bo no dla nas to już taka bajka. Premier League w tym momencie. Przy pierwszej zmianie klubu. To jest coś niesamowitego. To jest coś niesamowitego. A dobrze, a reprezentacja dla was, rodziców, którzy żyją sportem, prawda? No to, to jak patrzycie na Janka w reprezentacji, wybiega tu czy Szczęsny, czy Fabiański w ramce, Glik wychodzi, a obok wychodzi Bednarek. To dla was to musi być niesamowite chyba uczucie, prawda? No chyba najwięcej tego przeżyliśmy, jak był debiut wtedy, chyba, nie wiem, to był z Kazachstanem? Kazachstanem wszedł na te... Parę minut. 8 minut chyba. Nawet nie spodziewaliśmy się tego. To taki był szał okrzyk na trybunach, że żona chciała... Zobacz, Janek chyba wejdzie, nie? I też nie wierzyliśmy w to, a pan Nawogal wtedy wpuścił. To był debiut. No, powiem szczerze, no, zobaczcie, jak to szybko poszło. Za chwilę mundial. O, jeszcze cały czas wzrusza. Za chwilę mundial. Pojechał na mundial. Od razu wszedł na mundial. Tak, niesamowita duma i radość, a poza tym... Bramkę na mundial jeszcze. No, tak. Bramka to już w ogóle tutaj. Obydwoje płakaliśmy, no bo to jest coś niesamowitego. Życzę każdemu rodzicowi, żeby przeżywał takie emocje. Tak. To jest coś niesamowitego i... No jesteśmy bardzo dumni, bardzo dumni z nich jesteśmy obydwu, że podążają swoją ścieżką, że starają się robić to jak najlepiej. Zawsze powtarzaliśmy, jak już coś robisz, to rób to dobrze. I rób tak, żeby jak codziennie rano spojrzeć w lustro, żebyś nie miał do siebie żadnych zastrzeżeń, że czegoś nie zrobiłem, tych 2 pompek czy 3 brzuszków i dlatego mi nie wyszło. Zrób tyle tych pompek, brzuszków, żeby zawsze ci w życiu wychodziło. I oni tak do tego podchodzą, zarówno w życiu, jak i w piłce. To jest cenne. Nie wiem, czy wyszli to z domu. Myślę, że gdzieś tam te wskazówki nasze zostały przekazane, ale myślę, że życie też z tego nauczyło i jest super. Kolega mi mówi tak, Roman, to będzie prawda ojca. Jest prawda matki i ojca, jeśli chodzi o prawdę szkolenia, prawdę futbolu. Ale dopytam się, edukacja. Miałaś świadomość, że chcesz, żeby synowie mieli edukację, prawda? No pewnie. Że ryzyko kariery piłkarskiej jest przeogromne, prawda? No, to
no nie sposób wręcz zaprogramować kariery piłkarskiej, tak? Wy też nie programowaliście do końca, bo nie możecie powiedzieć, że byście przekonani, że to będą zawodowcy żyjący z piłki. Nie, myśmy się na początku bawili, wychowywaliśmy ich przez sport. Tak. Bo... O tak. Mhm. Cieszyliśmy się, że mają swoje zainteresowania i żeśmy im kibicowali, ale nikt z nas nie myślał, kiedy chłopcy mieli no, nie, 12 lat, 13. Teraz jest to ukierunkowane. Widzę, że rodzice już szaleją, już 13 lat, to już myślą o karierze sportowej i dalej. A myśmy naprawdę to no, jeździli, kibicowali, woziliśmy, bo chcieli. Mhm. Chcieli jechać na obóz, chcieli takie korki. Ale ta szkoła uważałam, że była najważniejsza, bo mając maturę, mają wszystkie drzwi otwarte. Czy będą mieli 20 lat, 30 czy 40, zawsze mogą iść na studia, jak będą mieli czas. I mogą dalej kontynuować naukę. A zawsze będą mogli powiedzieć, mam średnie wykształcenie, maturę mam i to jest najważniejsze. Mhm. Nie, to jest ważna prawda, bo często rozmawiamy o futbolu, prawda, o tych drogach tych młodych chłopców, tych no, najpierw trampkarzy, później juniorów, prawda, później już młodzików, którzy wkraczają w tym, ale zapomina się, że no, życie nie zawsze wygląda tak, jak człowiek chce, prawda, i wręcz nie sposób go zaprogramować. Jeszcze jedna informacja, słuchaj, Lech czeka na Janka, bo Piotr Rutkowski mi powiedział, że słuchaj, on musi wrócić na stare lata. On wróci, On powiedział, on nie będzie jechał do Chin grać w piłkę. Nie, dobra, niech pojedzie, tam zarobi. Nie, tak. On prędzej wróci do Lecha Poznań, bo naprawdę on jest bardzo związany z Lechem. To jest jego na liście chyba ostatnie teraz marzenie, w tym sensie, że na końcu wracam do Lecha. Cokolwiek by w środku nie było, myślę, to... Myślę, że całe życie sobie buduje już w Poznaniu gdzieś tam, bo tam spędza większą czasu, tam ma swoich trenerów mentalnych, tam ma przyjaciół, tam ma swoich menadżerów, tam ma swoje miejsce jakieś i myślę, że on tam też związany jest bardzo emocjonalnie z tym klubem, z Lechem Poznań, ale jeszcze niech trochę pogra w Premier League. To nie wróci do Poznania. Niech gra jak najdłużej i w reprezentacji. Bo niech buduje to wszystko. Cieszymy się bardzo, naprawdę. Myślę, że... A powiedzcie mi, jeździcie na mecze na stadion, żeby oglądać reprezentację, tak? Tak, my zwiedzamy każdy stadion. Przez te 12 lat, jak chłopacy gdzieś tam tą swoją karierę kontynuują, to nie znamy zabytków miast, tylko wszystkie stadiony. Bo wszędzie chodziliśmy. My robiliśmy co roku po 60-70 tysięcy kilometrów, bo wszędzie ich woziliśmy, bo się baliśmy na początku, żeby coś się nie stało. Nawet do Wronek woziliśmy, pamiętam Filipa co tydzień, w jedną, drugą stronę. Daniel po 6 rano z Filipem stawał. A do Wronek stąd to jest kawał drogi. 60 kilometrów. I wracał do rano. A żeby pociągiem nie jeździł, bo on miał 13 lat, 14 wtedy. No ja stąd przyjechałem z okolic Wronek dzisiaj do Was i muszę Wam powiedzieć, że to jest kawał drogi, to nie jest... O pół do piątej wyjeżdżałem z Filipem, Filip miał rozkładane siedzenie, spał, żeby na 8 był w szkole. Ja wracałem, żeby na 8 być w pracy tutaj, żeby iść do pracy. I tak było co tydzień praktycznie. W piątek jechałem po niego, a w pół... Albo jeździliśmy do Wronek na mecz. A w piątek, albo do Wronek po meczu go zabieraliśmy, nie? Mm-hmm. Także no, trochę było to inaczej. Czyli to też jest prawda, jakby wysiłku rodziców, prawda, zaangażowania czasu, energii, tak, żeby taki chłopak mógł realizować swoje marzenia. No bo to... No jak się ma dzieci, to się dla nich żyje. Tak, to prawda, to też prawda. No, no co, tak, kochamy ich bardzo, tak, po prostu. Tak, tutaj żona powiedziała, że Beata powiedziała, że po prostu my byliśmy też zdeterminowani, żeby ich marzenia się spełniały. Mhm. Więc nasza determinacja polegała na tym, żeby oni czuli się bezpiecznie, żeby oni byli wszędzie na czas, żeby oni wszędzie dojechali, wszędzie byli przez nas jakby dostarczeni, żeby mieli zawsze korki, żeby mieli rękawice bramkarskie. Miał Filip rękawice bramkarskie. To było nasze cele, bo my czasami nie jechaliśmy gdzieś na wczasy czy gdzieś, żeby z nimi być. Odkładaliśmy, nie wiem, jakieś spotkania, imprezy, żeby bo musimy jechać do nich na mecz i to było dla nas najważniejsze, bo oni wtedy czuli naszą obecność i myślę, że to ich też budowało. Słuchajcie, byłem tu, tam na górze w pokojach, korki na nich ciągle czekają, także... No, tak, oni tu mają cały sprzęt, wszystko, bo oni uwielbiają iść na stadion w Kleczewie i
potrenować. Ja często też, Janek już gra na takim poziomie Premier League, nie? Ale nieraz jak przyjeżdżam, mówi, tata, chodź mi porzucać, nie? I zawsze chodziłem i mu rzucałem. Wewnętrzna lewa, wewnętrzna prawa, z prostego uderzenia, przerzuty, przyjęcia. No, ale też grają na przykład z tobą w tenisa. Ty grasz lewą ręką, żeby ich... Nie, żeby mieli szansę. Oni grają we dwoje. Żeby mieli szansę. We dwoje. Ja gram sam w dema i no fajnie, teraz już myślę, w kometkę że... tak było, tak? W kometkę badmintona. A w badmintona to ganiałem ich niesamowicie. Oni nie myśleli, że badminton jest tak ciężkim sportem, nie? Ale potrafią wszystko radzić. To jest właśnie ta wszechstronność, co my u nich kształtowaliśmy, tą koordynację wszechstronną, bo... Nie wiedzą, że to się przyda. Nie wiedzą, że to się przyda. Ale wszędzie, gdzie wyjeżdżaliśmy na czasy, to zabraliśmy tylko piłki, rakiety i... Nie było leżingu, plażingu, nie. Tylko... Cały czas. Ale fajnie, no, cieszymy się bardzo, że właśnie to są tego wszystkiego efekty takie, jak są. Nie? Po pierwsze życiowe, bo chłopaki tak sobie radzą w życiu. Po drugie chwała dla reprezentacji przez osobę Janka. Tak, niech kształtuje tą reprezentację, niech buduje swoją drogę też zawodowego piłkarza w Premier League. Jesteśmy dumni z nich bardzo, tutaj trzeba to powiedzieć, bo naprawdę te wszystkie wskazówki, które daliśmy, realizowali, ale myślę, że dumni te są i mieszkańcy Kleczewa. Tutaj trzeba też powiedzieć, wiele przyjemności nas spotyka i dużo ludzi też fajnie się na tym odbywa. No, zdarzają się te sytuacje takie mniej racjonalne, tak, ale to do tej w ogóle nie przywiązujemy wagi. Zachowajmy dyplomację. Tak. Nie przywiązujemy wagi. No to oczywiście. Wiesz, fajnie, że osiągnęli sukces w sporcie i są porządnymi ludźmi też, fajnymi takimi, którzy są lubiani, którzy też i pomagają jak mogą. Tak, tak. To jest ważne, też miłe, że otwierają swoje serca, bo ja zawsze, co święta tutaj mówi, żebyśmy pomagali. Nietypowa, niezwykła, myślę, że prawdziwa, absolutnie taka od serca, prawda, matki i ojca, Beata Bednarek, Jan Bednarek, mówię, Daniel, ojciec dwóch synów, Filipa i Jana, prawda, szkolenia, naprawdę, słuchajcie, wyszukuję takich tematów, cieszę się, że zdołałem was namówić na tą rozmowę. Zobaczyłem piękne miasteczko i też muszę wam powiedzieć, ja jestem z mojego miasteczka, z Otoria, 16 tysięcy, ale Kleczew 4 tysiące, stąd też można by było. Też fajnie. Stąd? A my stąd nie pochodzimy, my pochodzimy z Turku. Tak obydwoje. W ogóle, obydwoje. Tak. To jak się tu znaleźliście jeszcze na koniec? Praca. Ja męża tutaj przyprowadziłam. To znaczy się, moja żona została wyfistką w tutejszym liceum. I tutaj przyjechałam za pracą, za mieszkaniem. W 1989 roku. A ja wtedy studiowałem na WF-ie. No i przyjechała, nie? I tak się zostaliśmy. I tak zostało 30 lat. No i miło. I tak słabicie dzisiaj to miejsce. Chłopaki już. Chłopaki tym bardziej, tak. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Prawda szkolenia na prawdzie futbolu. Zalajkujcie, jeśli się podobało, i widzimy się na szlaku.